Servus. Stawiam kolejne standardowe WoD review, jedno z tych, które zrobiłem w off-sezonie. Dosyć krótkie, dlatego że i gra była krótka. Zostawiłem też trochę z tego początku i na końcu, co gadaliśmy, żeby też nie było to zbyt krótkie. No i chyba tyle, dosyć standardowy filmik, więc standardowo zostaw po sobie jakiś ślad i zapraszam do oglądania. Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do gry, mnie ciekawi. To znaczy, teraz spamisz Sejuani, nie zmieniając na niej nigdy runy, a wysłałeś grę Udyrem. To o co chodzi? Sejuani zacząłem grać dlatego, że spadłem 300 LP, twierdziłem, że no nie może tak być i po prostu będę grał czymś prostym, dopóki nie odbiję punktów. I zagrasz lepiej Sejuani, którą grałeś mniej niż Udyrem, którym zagrałeś 200 gier z OK Win Ratio? Te Win Ratio to było 60%, tylko przegrałem dużo gier, trochę się obraziłem na Udyra. Jak gram Udyrem, ja mam takie poczucie, że ten champion jest trochę ograniczający. Jest dosyć useless, tak? Przez to, że ja do czwartego levela nie mogę kampa skipnąć. W sensie, jak skipnę kampa, to jest bez sensu. Jest to dość bolesne, tak. I bardzo często dzieje się tak, że coś się dzieje level 3 na bocie, ja po prostu nie mogę tam iść. Bo Udyrem, jak skipniesz kampa, jesteś useless, bo na trzecim levelu, na pierwszym levelu musisz wziąć Q, na drugim R-kę, na trzecim W i nie tak, masz i jeżeli byś chciał wziąć E na trzecim, to bardzo mocno sobie tym przeszkadzasz. Tak, zgadzam się, no. Przez to granie Udyrem było bardzo ograniczające. No jest to słaby champion. Jedyne co na plus to, że trochę pojebane masz to, że nie da się z ciebie scezekować na E po reworku. To jest na duży plus dla Udyra. Rzeczywiście rework zbufował. Więc dobra, tak czy inaczej uważam, że to jest duży objaw braku dyscypliny, że ty nagle obrażasz się na championa, bo coś ci nie wyszło. Okej, ja zgadzam się, że Sejuani to byłby dobry pomysł, żeby tym grać zamiast Udyrem. To jest lepszy champion. Tak samo, jeżeli lubisz Gravesa, mógłbyś grać więcej Gravesem. I wtedy masz i tanka, i masz carry championa. Ale nadal, to jest trochę dziwne, bo to jest zazwyczaj objaw braku dyscypliny. Jeszcze ta Sejuani jest grana cały czas pod supporta i cały czas z tą samą runą. Jest bardzo mała szansa, że na 20 gier Sejuani w żadnej nie chcesz face rusha, dlatego to jest podejrzane. Ale dobra, przejdźmy do tej gry Udyrem. Co myślisz o grze standardowo? Okay. I może jeszcze powiedz, dlaczego wysłałeś akurat tę grę, bo no jednak miałeś dużo czasu na nagranie, więc mogłeś zdecydować się na coś innego. Wysłałem ją dlatego, że czułem się strasznie bezradny i nie wiedziałem, co mam robić, dlatego myślałem, że ty mi powiesz, co mam robić. Co myślę o tej grze? No generalnie mam wrażenie, że nasz draft jest omega useless, bo nie dość, że jesteśmy turbo outscalowani, to jeszcze nigdzie poza botem nie ma żadnej możliwości, żeby coś zrobić. Znaczy, twój draft jest useless generalnie. Za każdym razem, jak masz jakieś gówna typu Queen, Vayne, to łatwo od useless draft. Chyba, że ty grasz postacią, która ma sama w sobie bardzo dobry setup typu Jarvan. Jak masz engage support plus jakiś Jarvan, który sam w sobie jest setupem, to wtedy możesz sobie pozwolić na topa bez setupu. Czyli który nie jest... Ale ta gra jest o tyle okej, okay, że ty w zasadzie, ja uważam, że wszędzie masz coś do zrobienia. Nieważne gdzie jesteś, to coś powinieneś mieć do zrobienia, bo tu masz jakiś setup. Oczywiście Nautilus ma trochę ciężko wejść w nich, ale nadal jest to jakiś setup mimo wszystko. Tutaj masz R-kę, masz Zahara po szóstce, a Queen powinna zapuszowywać i orać tego tryndę. Więc jeżeli ona nie zjebie i będzie zapuszowywać i ten, to oczywiście nie masz setupu w formie CCK na ganka, ale jesteś w stanie na przykład inwajdować topside, żeby ona mogła wyciskać. Więc technicznie ja uważam, że masz trzy linie, pod które możesz zagrać. Okej, tylko jak mówisz na topie, że na przykład Queen może dociskać, ja mogę inwajdować topa, z tym, że to nie jest jakiś realny scenariusz. W sensie bardzo rzadko jest tak, że ja w takiej grze chcę robić coś przy topie, bo jeżeli ja robię coś przy topie, to pewnie Talia robi coś przy bocie. Jak Talia robi coś przy bocie, to nie jest dobre dla mnie, bo ja nie wygram tej gry topem. No tu już mówimy strasznie teoretycznie, ja bym w ogóle w to nie wchodził, szczerze mówiąc, ale jak już chcesz wiedzieć, co ja myślę, to ja myślę, że zakładając, że gracze grają dobrze, no to nawet jeżeli ona wyciśnie bota, kiedy ty wyciskasz topa, no to ona ma win condition w postaci teamfightów, bo Sivir Lulu w teamfightie dużo robią, a ty masz side'a, pod którego możesz próbować grać. Szczerze mówiąc, nie mam zaufania tutaj do tego, że to wyjdzie. Szczerze, wolałbym zagrać pod bota i liczyć, że zrobimy coś na bocie i będzie większa szansa na to, że to wyjdzie. Ale jak oceniasz te szanse, że to wyjdzie lub nie wyjdzie? Jakby zawsze możesz powiedzieć, że ktoś zagra słabo i coś nie wyjdzie, bo ja bym to ocenił w taki sposób, że w trakcie gry widzisz, czy ta Queen radzi sobie bardzo dobrze. Jeżeli ona na przykład widzisz, że cały czas go dojeżdża, ma bardzo, na przykład zabiła go raz, tak, z Ignite'em go zabiła, ma przewagę 15 creepów, to ja bym założył, że można pod nią grać dalej. Nie skreślał tego, że jeżeli widzisz, że Queen radzi sobie dobrze, to pod nią grać. No, po zgodzę prostu, się. Bo zasadniczo, no, ty musisz na początku wybrać najważniejsza rzecz, gdzie startujesz, no i jak buffujesz, prawda? A potem to już się adaptujesz. Jungler ma najwięcej pola do popisu, no bo ostatecznie, okej, no nie możesz zmienić tego, że zrobiłeś top campy i jak wrócisz się na topa, to jesteś nieefektywny, więc ten pierwszy clear tylko wybierasz. No ale potem tak naprawdę masz już trochę dużo opcji kombinowania. Można robić różne zygzaki i tak dalej, coś skipnąć, a też myślenie o tym na samym początku gry w taki sposób, że coś ma jakąś szansę, że ty w to ufasz, tamto ufasz, wydaje mi się, że jest niepotrzebne, że jest przeintelektualizowaniem, że się zastanawiasz nad rzeczami, które wyjdą za chwilę. No bo jak ziomek ma 1-0 i 15 creepów do przodu i widać, że sobie radzi, to grasz pod niego. Jak widzisz, że jest Bakuganem, to go olewasz. To też w grze wyjdzie i tak. A najważniejsze jest pierwszy clear. A pierwszy clear możesz robić do bota, jeżeli nie ufasz na topie. W tej grze możesz robić clear i taki. Tutaj nie jest też tak łatwo
łatwo wybrać, co dokładnie robisz według mnie. Dlatego, że tak jak mówię, no mógłbyś próbować zaorać, znaczy no bardziej skowerować tę Queen. Ja uważam, że Talia jest na tyle useless na początku, że ona nie przerwie Queen aż tak mocno, więc mógłbyś pafować do bota, bo prędzej przy bocie coś się stanie. Więc ja myślę, że jak pafujesz do bota, to jest okej. Okay. Ja mówię, ta gra nie jest tragiczna, jeżeli chodzi o setup na liniach, bo możesz pod każdą linię jakoś zagrać. Nie są to takie najbardziej stabilne rzeczy, bo Malzahar musi mieć R-kę, Queen musi no wygrywać i grać dobrze i wtedy nie do końca grasz pod ganka, tylko grasz pod cover jej. Na bocie też Sivir dość dobrze neutralizuje Nautilusa, że Nautilus ma ciężko wejść w Sivir Lulu, więc to nie są takie stabilne rzeczy, ale to nie jest też najgorsza gra. Zakładam wielkodusznie, że umiesz robić kampy. Skipnijmy sobie to. Robisz po prostu full clear z tego, co mówiłeś. No dobra, spoko, patrzysz tam. No i na przykład innym dżunglerem byłbym tu wcześniej, a tutaj no nie mogłem sobie pozwolić, żeby być tu wcześniej. Gdybym był Jarvanem, to na przykład nie robiłbym golemów, więc zrobiłbym sobie 3 kampy w bota albo 4 kampy w bota. Tak jakby nie miałbym, co nie miałbym tak, takiego. Tak, nie masz problemu. Różnicy między levelem 3 a 4 aż tak dużej, więc robisz dowolną liczbę kampów. Jak widzisz, że masz tam biec, to idziesz. Oczywiście, że tak. To jest prawda. No i to jest powód, dla którego przestałem grać Udyrem, no. Ale no dobra, no jakoś wyszło. Wavik jest fajny. Tak, no i teraz Kra, podchodzisz pod mida i recallujesz w krzaku obok mida. Dokładnie. Prawdopodobnie. Dokładnie. To było najlepsze, że kajtujesz to do mida, obok mida troszkę czasu poświęcasz, tylko jakby coś się naprawdę zadziało, żeby zaingerować i recallujesz w krzaku obok mida i no i to jest poprawne. Jakby pierwszy clear jest normalny. Jeszcze, no bo Talia jest na górnym krabie w tym momencie. I teraz tak, mój midlaner jest warzywem bez many. Ja jestem useless championem. Oni mają Talię Qiyane. I teraz co w wypadku, gdyby ten wave, bo teraz ten wave na midzie jest super, tak? Malzahar to idzie do Malzahara, ja mogę sobie zrecallować i jest fajnie. Ale gdyby ten wave był na przykład rozjebany, czyli przował się do Qiyane, to czy ja powinienem zostawić tego Malzahara na pastwę losu, żeby on stracił te creepy, czy... Ja bym powiedział, dobra, że jeżeli on sobie zagrał tak laning phase, to go olewasz. Jak dla mnie po prostu recallujesz tutaj, ale fajnie jest, jeżeli recallujesz trochę bliżej, bo taka Qiyane na przykład, jak Malzahar jest słaby, to jest oczywiście liczenie na to, że coś się stanie, no ale nadal jest szansa, że ona na przykład w niego wejdzie i wtedy ty zareagujesz, więc to jest tak jakby kwestia, ile inwestujesz, a ile masz zysku, ile masz straty. Czyli tak jakby tracisz 3 sekundy czy 4, żeby podejść pod mida po krabie, jakbyś go kajtował do tego mida, to jest zajebiście. No i po prostu to jest inwestycja, która się zwraca, czasami no zabijasz albo ratujesz kogoś, a najczęściej z tego recallujesz, więc to jest mała inwestycja, a zwrot może być duży raz na jakiś czas. Więc takie recallowanie, żeby mieć lepsze proximity, żeby coś zrobić, jest jak dla mnie okej. Okay. Chyba, żebyś się turbo gdzieś śpieszył, ale to są 3-4 sekundy. Okay. Albo chyba, żebyś miał takie HP, że na przykład nie jesteś w stanie i tak zaingerować, nieważne co się dzieje. W tym momencie miałem w głowie, że Talia jest mocno spóźniona, no bo ona bardzo późno zrecalluje, więc chciałem zinwajdować jej topa, bo będę tam dużo, dużo przed nią, a ona będzie jeszcze clearować kampy w bocie. I zastanawiałem się, tak jakby trudno mi jest z perspektywy czasu ocenić, czy to było dobre, czy złe. Moim zdaniem to jest dobre, dlatego że tak. Po pierwsze, jeden na jeden ona ci nic nie robi, jeżeli ulepszasz E, bo nie może ci je stecekować i ma mało damage'a w early game'ie, więc jeden na jeden czysto, jeżeli się bijesz w jej dżungli, to jest dla ciebie lepsze niż dla niej, jeżeli byś ją spotkał. Podebranie kampa też jest bardzo wartościowe, a przy tym, co się dzieje na topie, myślę, że to jest dobre, ponieważ wiadomym jest, że ona stakuje wave'a i że ona będzie miała wave'a pod towerem, więc coverujesz ją. Jednocześnie może, gdyby naprawdę zbite zostało HP, dive'ujesz. Więc po prostu, jeżeli ten Trynda teraz miałby ze sobą wave'a, a ona by się wylewała, to myślę, że to jest słabe. Ponieważ w ten sposób grasz do side'a, który no wylewa się. Ale jeżeli ona normalnie stakuje wave'a, za chwilę skraszuje, obija go, to znaczy, że jest spora szansa, że potrzebuje ona covera, albo nawet dive za jakiś czas, albo po prostu gang. Więc ja myślę, że to zagranie jest dobre. Dobra, tylko w zamian za to, że ja to sobie inwajduję, biorę kampy, no to Talia może przy bocie zrobić co chce, co nie, ja nie mam żadnego wpływu na to, co się teraz na bocie stanie. No a ona, a ty możesz zrobić coś na topie, to jest, jakby w dwie strony działa. Ty tak jakby uwypuklasz te negatywne strony i chcesz za wszelką cenę uniknąć wszystkiego, co złe. Tak samo Talia może teraz pomyśleć, no dobra, ale jak Udyr tak robi, to ja nie mam nic do powiedzenia w topie. Tak działa ta gra, że jeżeli ty uderzasz w topside, to oddajesz botside. A jeżeli ty byś próbował teraz iść do bota, to nagle twoja Queen mogłaby pomyśleć, okej, jeśli Talia skipnie kampa i podejdzie pod moją linię, ja nie mogę orać Trynda, on dostaje dużego wave'a za darmo. Tak działa ta gra, że tradujesz, że jest coś zysk, coś strata. Jeżeli przeciwnik jest kompetentny, to na twoją akcję będzie jakaś reakcja. Zawsze jest wina junglera, jak gdzieś jest na minus. No i zobacz, gdyby ciebie tutaj nie było i byłbyś na bocie, to mógłbyś powiedzieć, ale nie mogłem nic zrobić w topie, żeby jej pomóc. Nie możesz wszystkiego nie oddawać. Za każdym razem, kiedy inwestujesz czas w jedno, to nie inwestujesz w drugie. Na przykład ja myślę, że to jest dobre generalnie bardzo. A tylko nie do puszowi tego, to jest słabe bardzo. Obaj gracze nie mają tepeków, w związku z czym dobry lane state, żeby Queen sobie wróciła na niego. Zwłaszcza, że ty zapieprzasz jej całego wave'a Golda i Expa, którego Trynda dostanie prędzej. To znaczy, no jeżeli Trynda się respi za chwilę, to ty zanim to dopuszujesz, Kanon trochę to tankuje, to on większość Expa dostanie, a twoja Queen nie. Ale jest większy problem z tym. Problem z tym polega na tym, że teraz będziesz dużo wolniej w bocie. Jeżeli twój bot lane jest pod towerem i jest hapiasty, to są dwie opcje. Albo oni zaczynają stakować w drugą stronę, więc wtedy miałbyś wave'a, z którym coś chcesz zrobić, na przykład żeś zrobić Drake'a, czy skowerować tego wave'a po robieniu kampów. Albo przeciwnik przedłuża to prajo, raczej by to się stało, kiedy to jest Sivir Lulu, plus jeszcze tam Talia biega. Albo przedłuża to, więc wtedy albo asekurujesz dive'a, w zależności od tego, co się dzieje. Albo przychodzisz i próbujesz ich zatrzymać, wygonić. Jakby coś tam się będzie działo. Tu jest jakby wykrzyknik. Robisz źle dla swojej Queen i robisz źle dla swojego bota. Wiesz, ja to wziąłem
on tylko dlatego, że myślałem, że to się nie odbije. No jak dla mnie to jest duży problem. I na przykład teraz byś tutaj był, a będąc tutaj, dużo byś mógł zrobić. Ponieważ zobacz, Kiana odbierała wave'a przy topie. Trynda wychodzi z bazy. Może idzie na topa, bo Kiana raczej nie dopuszuje mu, albo idzie na mida ewentualnie. Więc jeżeli ty jesteś w bocie, to jesteś 4-3 w bocie. Jeżeli nie rozumiesz dokładnie, jak działa wave, to może próbuj sobie pooglądać lepszych graczy na linii. Albo pograć trochę linię nawet. Bo to jest podstawa, jakby to dżungla to jest PvE, prawda? Więc musisz bardziej rozumieć, jak działają linie. I wtedy jesteś lepszym junglerem. No dobra, bierzesz kampy. Teraz jest trochę sytuacja, że nie wiadomo, co miałbyś zrobić, bo tak, przy midzie Malzahar jeszcze chwilę nie ma erki, bot na tyle przegrywa i... Znaczy, jest full HP, ale no na bocie teraz nic nie zrobicie, bo i tak oni odbierają wave'a. Nie chcesz teraz skręcać do bota, wtedy wszystkie top kampy zostawiasz. I teraz co się dzieje? Teraz jest trochę niefortunna rzecz za chwilę, bo i jest Drake i za chwilę respi się Herald. I ja myślę, że powinieneś szukać jakiegoś silnego punktu, czy to na bocie, czy na topie. W sensie, oczywiście możemy wartościować objective, czyli czy lepiej mieć Heralda, czy lepiej mieć Drake'a. Lepiej mieć Heralda oczywiście, za pierwszego Drake'a. Więc Herald jest ważniejszy niby. No ale tak naprawdę, realistycznie to, pod co chciałbyś zagrać, raczej wynika z tego, co będzie na liniach. Bo jeżeli Queen nagle musi recalować, to nie flipujesz Heralda. Lepiej iść na bota i zgarnąć Drake'a. Więc generalnie, jak dla mnie teraz patrzysz po liniach, teraz jest najważniejsze, żebyś obserwował linię i mniej więcej wiedział, co będziesz mógł zrobić, który objective kontestować, bo coś przydałoby się, żebyś za chwilę zrobił, wychodząc z dżungli. Co myślisz o tej bieganinie? No, myślę, że jest turbo bez sensu, co nie? Ja po prostu stąd pójdę, tu się nic nie wydarzy. Mogłem to zobaczyć dużo wcześniej, że tak będzie. Znaczy, dobra, jak podjąłem decyzję, żeby tu biec, to jeszcze to nie wyglądało tragicznie. No nie, tutaj wygląda to w miarę jeszcze. W momencie, gdy pada, to się cofasz. Tak, no. Z tym, że to i tak jest tragedia. Tak, ja mogę sobie, nie wiem, iść, zrobić kampa i super, ale tu i tak już się wydarzyło to, co się miało wydarzyć źle. Znaczy, jeżeli nie ruszasz tego wave'a, to Queen na RC przylatuje dość szybko i go zgarnia, więc jej zasoby są okej. Okay. Jedyne co, to masz martwy punkt w grze. Ponieważ ty robisz te dwa kampy, po czym ani Heralda nie skontestujesz po tym, co się stało, ani nie pobiegniesz na Drake'a. Więc pod kątem nafidowania graczy nie byłoby tragicznie. Jak jeszcze raz coś się odjebie czy dwa, to może będzie, ale jeszcze nie jest tragedia. Ale problem jest taki, że jest martwy punkt w grze. Więc jak dla mnie, tutaj po prostu robisz kampę i bardzo uważnie patrzysz po liniach, czy jest jakaś okazja. Ja myślę, że, bo na przykład z tej pozycji, ewentualnie, to nie jest tragiczne, mógłbyś nie robić kuraków może. Chodzi o to, że jeżeli oni zostają, a oni są chapiaści i oni wrócili tyle co, to można by było próbować przejść przez mida pod Drake. Wtedy masz prio na bocie, oni mogą zejść. Na midzie jak przechodzisz, to automatycznie też generujesz dla siebie dobry state mida. Tylko teraz problem polega na tym, że nie chcesz zostawiać tego. Tak, tak. Nie chcesz tego zostawiać i tu iść, a jednocześnie jakbyś zrobił reda i tak, no to też zostawiasz dwa kampy. Tylko że wtedy masz reda, więc jesteś silniejszy w walce. A jak zrobisz teraz reda i pobiegniesz tam, to nagle się okazuje, że ona recaluje. A ona recaluje po pickaxe albo po Nunquiver, bo ona jest minutę po bazie, więc tutaj trochę jest kłopotliwe dla ciebie, że Kaisa recaluje. Może mógłbyś namówić ją, żeby została i poszła na rzekę. To byś chociaż Drake'a zgarnął po redzie, nie pobiegł tam. Teraz, jeżeli byś pobiegł na Drake'a po zrobieniu reda i sforsował twój bot, żeby został, to jest najmniejsze zło, ponieważ po tym, co się stało w tej grze, ja nie sądzę, że powinieneś marudzić, kiedy dostajesz 4-4 na warunkach, gdy oni wchodzą w ciebie. Dobra, zobaczmy, co się działo w ostatni, bo chwilę gadaliśmy. No to jest kłopotliwe, dlatego że enemy bot schodzi, teraz idzie i warduje, no i zobaczymy, co enemy bot zrobi, bo jeżeli enemy bot idzie, to zaczęcie tego jest 4-5, więc jest słabe, a nie zaczęcie tego nie jest najgorsze. Dlaczego nie jest najgorsze nie zaczęcie tego? Dlatego, że jeżeli ty tego nie zaczniesz, to jeśli oni chcą to zaczynać, to też mają słaby spot, żeby to zacząć, czyli nikt tego nie zaczyna. Jeżeli byś teraz nie zaczynał tego, bo rozumiesz, że bot schodzi, to jesteś w stanie podejść i zasekurować tego chociaż mida, żeby go usunąć. Top jest dopuszowany. Kaisa, jeżeli enemy bot schodzi, puszuje, więc oni mają wave'y do odebrania, więc jeżeli tego teraz nie zaczynasz, to jest okej. Okay. Jeżeli nikt nie zaczyna, jest okej. Okay. Zaczynasz, kiedy bot schodzi, to jest to flip. Wygląda na to, że to siadło, bo po prostu przeciwnicy weszli w was szybciej niż przyszedł ich bot, więc jako tako to wyszło. Ale ja myślę, że najlepszym byłoby tego nie zaczynać i wtedy po prostu oni odbierają wave'y. Jak weźmiesz mid wave, to już każdy wave muszą odebrać. No a topie to u nich był taki, no jeszcze znośny dla nich. Na bocie by zaraz musieli odebrać, tam idzie byście usunęli, więc nie jest tragiczne, żeby tego nie zaczynać. Teraz zaczyna się wejście w ten moment, kiedy szukasz recalla, bo masz już za dużo golda. Szukasz, to znaczy, że teraz musi być mindset, że chcesz zrecallować. Krab myślę, że jest okej. Okay. Drake jest okej, okay, bo wiadomo, że przeciwnicy nie mogą tu być, więc Drake jest okej, okay, ale nie baitowałbym się na kampy przed recallem, bo twoje kampy są bezpieczne. Ale ja nie zinwajduję pod kampów teraz. Tak, nie przy tym, co się dzieje na bocie, nie przy tym, że oni tam biegają na topie, więc po Drake'u kliknąłbym B. Wtedy robisz wszystkie kampy szybciej, więc to się i tak skraca. Oczywiście one się potem respią później, jak ich nie zrobiłeś i tak trochę, no ale to jest generalnie lepsze, bo wtedy możesz odpowiadać na zagranie. Więc teraz nie baituj się na nic i klikaj B po itemy. Następnie zrobisz wszystkie kampy szybciej i możesz coś próbować na mapie dalej. Tam na pewno nie idź, bo to cię zostawia na mapie na gigantycznym goldzie, więc tutaj od razu bym nie szedł. Nawet jak widzisz tu jakąś okazję, chyba że naprawdę, nie wiem, 3 kille, tak?
leży. Więc to wygląda już jak familiada. A kampy stoją, Herald stoi, Wave na bocie w sumie nie jest jakiś świetny, więc ogólnie to jest problem jak dla mnie, że w ogóle tam idziesz. No i teraz robisz kampy, no już może nawet całą tę maskę dofarmisz, jak tak pójdzie. No ale zauważ, że to jest przestój w grze, prawda? Ciężko teraz ci czegoś szukać. Jak tak grasz, to się czujesz useless i to prawda, nie? Nie tylko przez czempiona. Bo innymi czempionami jakby zostawał na mapie tak dofarmić. Jeszcze. Znaczy teraz już za chwilę się zbliżasz do tej maski, to już. Jak widzę coś takiego, to trudno nie powiedz. No, znaczy to jest już wynik tego, co się stało wcześniej. Jak dla mnie, to i tak jest o tyle git, że za chwilę chyba się zbliżasz już do maski. Co myślisz teraz, jak widzisz mapę? No to na każdej linii tak jakby wszyscy są, są po recallach, mają HP manę. No, tak. Malzahar ma erkę, Nautilus ma erkę, więc chciałbym czegoś szukać. Tak. Wydaje mi się, że powinienem nie robić golemów, tylko wyjść w raptory i szukać czegoś koło mida. Nautilusem może jak przyjdzie na pytanie, mida. Czy enemy top campy stoją, bo jak oni tam biegali, to ja nie wiem, czy te campy stoją. Oni biegali w topie trochę, bo jakby top campy stały, to mógłbyś biec insta na top campy, ale to oczywiście nie możesz tak na pałę robić, tylko delikatnie, prawda? Wchodzisz na rzekę, stawiasz jakiegoś warda, sprawdzasz, może ona robi grompa, może nie. Tylko ja nie wiem, czy to stoi. Powinno wstawać za chwilę, jeżeli by nawet robili to, kiedy biegali tam. Ale tam były takie dymy, że ja to sam nie orientuję się, czy to stoi. To nie jest taki standardowy schemat, gdzie wiesz, lecimy clearami. Tak czy inaczej jest dobry mindset, że teraz czegoś chcesz szukać, no bo to jest dokładnie to, że teraz każdy ma... A to jest mocne, bo ten już nie ma erki, a ten... Znaczy Nautilus puścił w shielda, Malzahar nie ma erki. I tak zabijacie, bo Lulu stoi na tej samej linii, co Sivir. Jeśli na linii, że na równi z nią, a nie za nią, nie? Tutaj żeby ta tankowała. Recalluję pod Drake'a, jeszcze mam dwie w bazie. No, to jest okej, okay, ja myślę. No oczywiście recallujesz zbyt płytko. Recallujesz tak, że można ci przerwać. Timer na recall jest dobry, bo faktycznie masz i itemy, i pod Drake'a. Drake jest dobry, zobaczymy co dalej, no. To jest okej, okay, dopóki w pierwszy target wysadzacie z Nautilusem, ale tu musisz być ostrożny. I tutaj fajnie jak zagrasz wolno, czyli nie podpalisz się, nie podbiegniesz za mocno, wiesz czemu? Bo teraz fajnie to widać na mapie, że tak, tutaj jest wave. Malzahar powinien to dotknąć. Tu inny naturalnie bierze next wave'a, jeżeli tak idzie. Więc oni za chwilę muszą odpowiedzieć na wave'y. Teraz albo za chwilę oni się tu pokażą i odpowiadają na wave'y i wtedy wybiegacie, zajmujecie to. Albo jeśli się nie pokażą, to znaczy, że tutaj jest ich więcej niż was. Więc patrząc na mapę, jeżeli za chwilę przeciwnik ma odpowiedź wiedzieć na wave'y, to znaczy, że grasz wolniej. Bo jak się nie pokaże, traci golda expa. Jak się nie pokaże, to znaczy, że jest ich tutaj i musi coś tu sforsować. Albo się za chwilę pokaże i wtedy sobie wejdziesz głębiej do dżungli i wygonisz ich. Bo teraz się podpalasz i oni tu za chwilę będą wszyscy. O, tutaj wylewu dostałem. Tak, bo oni tu muszą być, bo nie ma ich na wave'ach, prawda? Więc oni muszą tu być siłą rzeczy. To musisz rozpoznawać jako timer, że grasz wolno. To jest bardzo powtarzalne dla gry. Możesz to sobie zapamiętać i ćwiczyć, że jeżeli za chwilę przeciwnik musi odpowiedzieć na wave'y, to trochę cierpliwości, bo albo to zrobi i wtedy masz move'a, no bo oczywiście jest przykuty przez pressure point w postaci wykrwawiania się z Golda Expa, jeżeli nie odpowie. No to jak odpowiada, to jest przykuty tym, że musi odpuszczać wave'a i wtedy ty masz move'a, masz prio, oczywiście standardowo. Albo jeżeli on nie chce odpowiedzieć, to wtedy wykrwawia się z tego Golda Expa, czyli totalny standard, okej? Okay? Myślę, że to jest spoko, bo raczej nie ma tu więcej graczy niż wy macie. W sensie, jak Kai'Sa dołączy zerki i Nautilus pójdzie, to raczej ich tu nie ma więcej niż was. Musieliby wszyscy wyjść w topa, więc przez chwilę no jest to okej. Okay. Nie jest to najbardziej bezpieczne, bo oczywiście nie wiesz na 100%, ale to już nie masz jakby możliwości zrobienia lepszego zagrania, więc to jest okej. Okay. Mnie. I tutaj znowu zobacz. Patrz na mapę. Co się za chwilę stanie? Zaraz nam wave na midzie podejdzie pod turret. Tu idzie. No. Czyli za chwilę oni się pokażą na side'ach, powinni przynajmniej, a wy jeszcze musicie odpuszczać mida i po midzie ewentualnie wejść. Czyli ty teraz nie idziesz tu. Ale to robię tego kraba, czy nie robię? Czy kraba możesz zrobić jakoś bezpiecznie, ale żebyś ich nagle nie spacecheckował, nie? Możesz pulować to do góry na przykład. Bo chodzi o to, że znowu to jest to samo. Albo oni się pokażą na side'zie i wtedy możesz powoli próbować wejść do jakiejś dżungli, postawić tutaj wardy, skowerować kogoś. Plus wtedy dajesz okazję twojemu AD carry, żeby po prostu odpuszował mida. Bo oni musieli tu być, albo za chwilę się pokażą. Czyli znowu cierpliwość. Czyli to jest drugi raz to samo trochę. Tylko tutaj jeszcze jest kwestia tego, że tutaj akurat na midzie nie miałeś prio. Tam miałeś na trzech liniach za chwilę. No dobra, coraz mniej możesz. Tutaj już coraz bardziej gra się staje taka. Tutaj jak czyścisz, ok, tylko nie wchodź głębiej. Bo stąd jeszcze wyjdziesz, nie? Nic ci tu nie zrobią. To nie wchodź jeszcze głębiej, zaczekaj, aż wave'y dopuszczą znowu. Kłopot jest taki, że nikt na bota nie poszedł, ale gdyby poszedł, to w sumie łatwo by się wyjebał. No musiałby tam dobrze zagrać, nie? Że nie pokazać się, dopóki się też nie pokażą. Więc to by się wywalił. Nie za wiele mogłeś zrobić. Znaczy, może mogłeś przeżyć, ale tak. Generalnie to już jest jakby. No nie uważam tego za jakiś błąd, że tu nagle coś miałeś zrobić. Gdyby Malzahar poszedł na side'a, to mógłbyś iść pod side'a i zeskortować go do mida. No ale jeżeli na midzie byście przegrali walkę, to efekt byłby ten sam, tylko że ze spuszowanym wave'em. To tyle. No jak Malzahar idzie na mida wraz z tym, to ty też musisz być przy midzie. Więc tak tutaj. Ta gra jest trochę taka już, no jest trochę przejebana. Tak jakby nie za bardzo. To co mówiłem, czuję się bezradny strasznie. Tak, teraz już tak, oczywiście. Co nie znaczy, że wiesz, możesz zwiększać szanse
szansę na wygraną z 5% do 10%, prawda? Nadal uzyskujesz większy winrate statystycznie w większej liczbie gier, jeżeli robisz dalej swoje, nie poddajesz się. Jak robisz swoje i po prostu grasz stabilnie, szukasz czegoś, próbujesz wygrać grę do końca, to kilka gierek wygrasz tego typu. No tak. Więc zamienisz kilka przegranych gier na wygrane i już jakiś tam winrate podskoczy o 1 punkt procentowy. Więc to jak najbardziej ma sens, żeby grać tę grę i się starać. Ale oczywiście tutaj to wszystko zależy już tego, czy przeciwnik coś zjebie, czy nagle zaczną ginąć losowo, nie? Ale to się wszystko dzieje. Każdy kiedyś przegrał grę, znaczy wygrał grę, która była przegrana i przegrał, która była wygrana. Myślę, że teraz też normalnie robisz, no bo idziesz tu, nie masz co innego do roboty. I tu już tak naprawdę biegasz i szukasz z nimi, bo nie możesz teraz próbować układać jakichś super swoich planów, jak oni biegają i się biją. Okej, no nie jesteś aż bardzo opóźniony. Czy wejdziesz wraz z Kajsą, więc i tak bez Kajsy byście nie grali. Bo tutaj chodzi o to, że ilość tego, ile kampów chcesz stopa wziąć, czy kiedy chcesz zrykalować, musi być równa z teamem. Jak oni wychodzą, to żeby nie było tak, że ty nagle musisz wyjść, zrobić kampy i jeszcze mają ciebie czekać 2 minuty. Więc jeżeli by twój team na przykład chciał insta iść na Barona z bazy, to nie robisz kampów. Ale tutaj Kajsa rykalowała po redzie, więc tutaj się zgrałeś z nią. Tutaj normalnie też. Teraz wejdą z Baronem. Jak wejdą z Baronem, musisz zabić na sajdzie kogoś, kto idzie sam. Bo inaczej już przegrasz. Więc teraz jak wychodzą z Baronem, to po prostu musisz kogoś zabić na sajdzie, żeby stracili gracza. Jak są 5 na 5 i idą dwoma liniami, no to nic nie zrobisz to bardzo. Nie masz takiego stabilnego engage'u, żeby w kogoś zengage'ować potem. Na chwilę oni wychodzą. Jak dla mnie, mógłbyś próbować iść i zabić Kianę. To raczej by się nie udało, ale to jest jedna szansa. Czyli po prostu biec do topa i próbować zabić Kianę z Queen. Jeżeli to by jakoś wyszło, bo prędzej zabijesz mimo wszystko Kianę niż Tryndę, no to jeżeli to by wyszło, ten Malzahar tam tepnął, on próbuje akurat dobrze robić, to jeszcze być może był w stanie przedłużyć chwilę grę. Dobra, czy jakieś pytania masz jeszcze do tej gry? Albo ogólnie nawet nie do tej gry. Zastanawiam się, czy to, co mi powiedziałeś, wystarczy mi, żeby sprogresować. Co ja mam zrobić, żeby sprogresować? Myślę, że jeżeli poprawisz te rzeczy, które wyszły na tym review, trochę tę grę wysłałeś taką o tyle kiepawą, że tutaj early game trochę błędów, ale potem już mniej, coraz mniej mogłeś robić, tylko minimalizować straty. Trochę wysłałeś grę, która nie daje aż tyle, natomiast jakbyś to wszystko poprawił, to oczywiście trochę lepszy byś był, ale jako, że jesteś w masterze, to musisz poprawiać po prostu te mniejsze rzeczy i one się złożą. Ja myślę, że tobie by przede wszystkim bardzo dużo dało, jakbyś ty poza tym, co ci powiedziałem w grze, wziął sobie do serca to, co ci powiedziałem spoza gry o mindsetie. Bo jak z tobą się rozmawia, to się dziwnie rozmawia. To tak jakbyś uwypuklał negatywne rzeczy, w ogóle nie widząc tych pozytywnych i dążył do scenariusza idealnego. Ale w prawie żadnej grze nie masz scenariusza idealnego. Bo scenariusz idealny masz, jak twoja drużyna wygrywa i wszyscy sobie radzą. To wtedy na przykład twój bot zabija 2 na 3, to jeszcze ty w topie coś możesz zrobić. Bo twój bot 2 na 3 zabił. Przeciwnego junglera jeszcze. To tylko wtedy masz scenariusz idealny. A ta gra polega na trade'ach, na tym, że zawsze coś oddasz, kiedy coś próbujesz dostać. Inwestujesz swój czas w jedno miejsce, to nie jesteś w drugim miejscu. Podejmujesz zagranie gdzieś, to ktoś może odpowiedzieć na drugiej stronie. To jest całkowicie normalna sprawa. I ty mówisz o tym, jakby to było coś, czego chcesz unikać, coś negatywnego. I tak jak mówię, ja ci pokazuję, że na przykład, no teraz osłaniasz Kianę, możesz zdajwować, dajesz jej przestrzeń, coverujesz ją. Wszystko fajnie. Ja mówię o pozytywnych rzeczach, że tworzysz zagranie, a ty mówisz nagle, ale na bocie teraz nic nie mogę zrobić. Więc dla mnie twój mindset jest trochę podejrzany. Nie gadałem z tobą aż tak długo. Ja bym bardziej proponował ci mindset wygrywa, tak? Że ja tu zrobię zagranie, tutaj ją zaoram, tutaj wytworzę win condition na topie. Bot się nie wyjebał. Fajnie, wyjebał się trudno, gram swoje, nie? To jest bardziej mindset wygrywa. Dla mnie to jest tak nienaturalne, żeby tak myśleć o tych negatywach, i je uwypuklać. A jeżeli chodzi o samo review, no to kilka rzeczy możesz poprawić. Te wave'y są bardzo powtarzalne, w sensie to, żebyś nie dopuszowywał, żebyś trochę się lepiej poduczył wave'ów, bo to wychodzi, że tego nie umiesz. Jeżeli tam nie rozpoznajesz, że to jest dobre, żeby nie dopuszować, to w innych sytuacjach mniej oczywistych też nie rozpoznasz, więc może samo to ci nie da jeszcze coś, ale to jest taki sygnał, żebyś się zainteresował wave'ami, bo widać, że coś ci brakuje, jak w takiej sytuacji nie zauważasz tego, że nie powinieneś dopuszowywać, więc to jest bardziej dla ciebie impuls, że jeszcze masz to poćwiczyć. Tak samo kwestia rozpoznawania, to, że przeciwnik zaraz musi odpowiedzieć na wave'y, żebyś nie podpalał się, bo to się 2 razy powtórzyło w ciągu chyba 2 minut, że wbiegłeś w miejsce, gdzie wystarczyłoby zaczekać i potem chwilę wejść, więc to na przykład też jest kolejny impuls. Kwestia tego, żeby próbować kreować zagrania typu szukasz, gdzie masz Priory, czy Drake'a, czy Heralda możesz zacząć. Kwestia, żeby szukać tego, że w momencie, w którym masz dużo golda, recallować, żeby jak najbardziej odpowiadać na zagranie na mapie. Jakby sytuacja 1-1 albo bardzo podobna do tej gry powtórzy się rzadko, więc jeżeli byś wziął tylko tak dosłownie to, co ci powiedziałem, to pewnie byś bardzo wyżej nie był. Ale jeżeli potraktujesz to jako impuls, żeby zauważyć, że skoro to nie wyszło w tej grze, to w innych może też nie wychodzi, żeby wyeksplorować, po prostu więcej się nauczyć z tych aspektów gry, no to w połączeniu z mindsetem, w połączeniu z tym, co ci powiedziałem o mindsetie, w połączeniu z tymi rzeczami, które wyszły, jak jeszcze trochę bardziej się nad nimi zastanowisz, rozszerzysz, to powinieneś być trochę lepszy jednak. Nie będziesz challengerem po poprawie tego wszystkiego, stabilnym, ale powinieneś mieć lepsze rezultaty. Dobra, a co byś zrobił z tym champion poolem? Jeżeli kręci cię Sejuani, to zastanowiłbym się, czy zawsze masz robić te support itemy typu Redemption, ten Night's Vow, a już na pewno nie masz zawsze grać Aftershocka. I no jeżeli twoim obecnym celem jest tylko rozwój w grze, nie jest tak, że już myślisz o tym, żeby do jakiejś drużyny iść, prograć i tak dalej, tylko na razie chcesz się rozwijać, to jest okej, żebyś utrzymywał 2-3 championy i grał w kółko 2-3. Nie ma problemu, nie musisz mieć champion poola dużego. Więc możesz grać Sejuani jako tankiem, engage'em, Gravesem,
bardziej pod farmę, bo to jest lepszy Udyr, tak? Udyr jest pod farmę, ale jest klocem, a Graves jest scary, rzeczywiście. I może dokładasz jeszcze trzeci pick jakiś z czasem, to wystarczy. I grasz tak, aż wbijesz Changera. Jakby Sejuani, Graves i jeszcze może, nie wiem, jakiś AP pick, to jest wystarczająco uniwersalny zestaw. Albo jakiś Bruiser, typu nawet ten Xin Zhao może być. Bo to wtedy masz tanka, Bruisera i carry pick. Chociaż Graves jest trochę też Bruiserem, bo robi tanky buildy. Jeżeli ci się dobrze gra Udyrem, to też bym go nie skipował, jak zagrałeś 200 gier nim. Jak widzisz spota na Udyrem, możesz zagrać Udyrem. Żebyś też nie marnował tego, że zagrałeś 200 gier Udyrem. No nie wiem, jak dla mnie twój champion pool jest okej. Okay. Bo zazwyczaj nie musisz grać AP junglerem, bo częściej masz spota na AD. Rzadko kiedy twoi lanerzy i bot pikują same ADeki, że nie chcesz brać ADeka. A nawet jak tak jest, to możesz wziąć tanka czy Bruisera, tylko jeżeli przeciwnik miałby móc zbudować dużo armora, to wtedy jest problem. A czasami jak przeciwnik ma squishy championy, to nawet możesz grać na 3 ADeków plus Sejuani na przykład. Bo jak masz Sejuani plus na przykład Nautilusa czy Leone plus 3 ADeków, to midgame przeciwnika jest tragiczny, bo oni nie mają merców wtedy i nakładasz im masę CC. Ja tak w Ultralidze grałem nawet drafty, że grałem 3 ADeków plus Twisted Sejuani plus Leona. Albo Twisted Fate Leona na Wardsach. Tak, chociażby. Twisted Fate też nie dokłada dużo AP. Też nie jest to carry pick. Ja zrobiłem na przykład, tak jak ci mówiłem o Sejuani i ADekach. Zauważ, że w tym momencie my mamy 3 ADeków plus mamy tanka i to jest CC. To nie jest dużo AP, ale to jest CC. I teraz midgame dla przeciwnika jest koszmarny. Bo jeżeli oni nie zrobią merców, a każdy z nich łatwo dostaje CC-ki, to stoją godzinę. Jeszcze oczywiście jest CC Renektona, który też jest bardzo długi. No oczywiście Varusa, ale to już nie jest aż takie jakby... Nie do końca to liczysz, że tak powiem. Ale nie wchodząc w to, no to masz po prostu dużo CC-ków i masz dużo AD. Nadal midgame jest tragiczny. Zacznijmy od tego, że w ogóle czterech tych czempionów nie robi dużo armora, bo Nautilus nie ma tyle golda. Nawet jeżeli on robi jakąś zonie, to jest okej. Okay. Tylko Sion jest kłopotliwy, a nie dało się go zbanować, bo te bany są lepsze. Czyli i tak się na niego zgadzamy. Czyli w tym drafcie na przykład, oczywiście to nie jest tak, że będziesz miał idealne tego typu drafty, ale to jest okej, okay, że masz 3 ADeków i masz CC-ki, bo ich midgame jest fatalny. I kolejna sprawa, Jace ma procentówki i obniża, znaczy ma procentówkę na E i obniża armor i resisty z autoataku. On ma procentówki i on obniża 30 armora z ulepszonego E. Więc jeżeli my złanshotujemy jeden z tych celów i potem oni muszą powoli się wycofywać, to przez Sejona się przebijemy. On nie jest nieśmiertelny. My wszyscy mamy albo procentówki, albo redukcję armora. Jeszcze dochodzi oczywiście kwestia itemów, że można zrobić armor pen. Więc ten draft jest bardzo, bardzo dobry. On jest outskalowany w 30 plus minucie dopiero. Naprawdę. Jak w 30 minut nie jesteśmy ahead tym draftem, to i tak powinniśmy przegrać, bo nie zasługujemy na wygraną. Bo mamy 3 dodatnie matchupy. To jest dodatni matchup, to jest dodatni matchup, to jest dodatni matchup. Jedynie co to oczywiście w dżungli Sejuani nie lubi grać w Kindred, aż tak, ale to jest bez różnicy, bo ma 3 dodatnie linie. Czyli ten draft na przykład jest stompem, bo masz 3 dodatnie linie, masz dodatni midgame i jesteś odskalowany dopiero po 30 minucie, gdzie powinieneś być ahead do tego czasu bardzo, bardzo dużo. Co z tego, że to jest 3 ADeków? To jest 3 ADeków, ale jest też dużo CC-ków do tego. No niestety Riot Games zadziałał tak, że AP damage jest połączony z Tenacity. Że kontra na AP damage to jest to samo co Tenacity, prawda? To jest dziwne, że to nie jest tak, że to są osobne buty na Tenacity bez AP albo AD kontry, czyli bez armora albo resistów. Że to jest w jednym i tym samym itemie. To strasznie determinuje drafty często. Bo nie patrzysz na 40 minutę draftu, tylko patrzysz na to, jak w midgame skaluje teamcom. I na ile gold ma value. Czyli jeżeli jesteśmy na even goldzie, że mamy ten sam wartość golda, tak, że jest x versus x, oczywiście w przybliżeniu, około x, tak, mniej więcej, czyli mamy po prostu podobne wartości golda, to w tym momencie oni nie są w stanie efektywnie wydać tego golda, czyli jesteśmy ahead. A jeszcze mając 3 dodatnie linie, powinniśmy być jeszcze bardziej ahead. Czyli powinniśmy mieć znacznie więcej niż x. Powinniśmy mieć więcej niż oni. Więc tak jakby to jest outdraft, mimo że to są 3 ADeków. Więc tak samo wracając jakby do ciebie, moim zdaniem twój champion pool jest okej. Okay. Możesz grać Sejuani, Gravesem, Xinem i czasami wyciągać Udyra nadal, żeby go nie rezygnować, to jest okej. Okay. Nie musisz być AP czempiona. Okej. Okay.